A znowu afery typu te celebryci 15 lat temu w gazetkach. To i owo Fuck. TV. Znowu poważne sprawy. Czas się za to zabrać. Fagata grozi Natanowi Marconiowi prawnikiem, bo ten nazwał ją. Tak, rdza. Kanał sportowy zalicza spadki wyświetleń czwarty miesiąc z rzędu, a freakfightowy zawodnik Dawid Ambro został poważnie oskarżony o. I to nie wszystko, o czym O dzisiaj co? porozmawiamy. Bo w dupę wszystko Fightowy wyciszę. zawodnik Dawid Ambro został poważnie oskarżony o. Aha. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej. Nowy król szamanów wychodzi? Jak nowy? Niedawno wyszedł nowy. Pamiętasz, jak 8 lat temu na FB mi pisałeś, że masz 2 metry wzrostu, 100 kg wagi, jesteś mistrzem Małodzi? Tak. I będę twoim przewodnikiem. Witam bardzo serdecznie, 9 dnia stycznia zaczynamy newsy. Witam. A zaczniemy sobie od hulających po internecie leaków dotyczących nadchodzącej gali Fame 20, w tym tego, który został wypuszczony na światło dzienne w naprawdę głupich, nie to jest słyszałem, chyba masa odpowiednie jakiej? słowo, okolicznościach. Mianowicie, jeden z użytkowników internetu zdecydował się napisać do zawodnika Fame, Tomka Olejnika, proponując mu współpracę. No i podczas tej rozmowy nasz potężny freakfightowy gladiator. Zobacz. To jest to Prime. AI używa do grafik. Wszędzie już jest AI w grafikach. Wszędzie. No już wszędzie jest. Czy są palone samochody na ulicach? W ramach strajków oczywiście. W ramach negocjacji z. Graficy powinni wstać od komputerów i palić samochody na ulicach w ramach strajku, rel? Zaproponował, że oprócz tatuażu i koszulki na Byłem Kremin. nadchodzącej gali, na której się bije, może też zaproponować im współpracę przy okazji zbliżającej. We Francji tak robią? Aha, no to widzisz, tam jest prawdziwa demokracja, a u nas to co? Nic. Się jego walki z Sylwestrem Wardęgą na Fame w lutym. Dowiedzieliśmy się nawet, że walka z Sylwestrem Wardęgą jest potwierdzona na 100 000%, więc temat. Czekaj, co? Co ty mówisz, Wydaje się masa? być całkiem Nie wiem, pewny. no bo, Oprócz nie wiem tego o co zlikowane chodzi. zostały terminy sesji zdjęciowych pierwszej konferencji Fame 20, a także termin samej gali. Komunikacja marketingowa ma się rozpocząć 15 stycznia, Tak, 5 lutego Łukasz, odbyć no. się ma pierwsza konferencja, a już 10 odbędzie się gala. Co ciekawe, post z leakiem, który pojawił się na Twitterze, został już. Ten olejnik się bił z Wardęgą? Ty Wardęga walczy o to pierwsze zwycięstwo jak może. Odbija sobie, bo nie bił Emeralda w LoLu Sadgę. Usunięty. Mimo wszystko reakcje użytkowników zostały. Jedni śmieją się z olejnika, że dał się tak wkręcić. Inni Nie natomiast widziałem, zwracają mano. uwagę na to, Widziałem że w Sylwester Niemczech, musi co być coś się bardzo dzieje. zdesperowany, żeby wreszcie zdobyć swoje pierwsze zwycięstwo. Co ciekawe, nie. No jak przegra, to... Jest to jedyny przypadkowy leak, który pojawił się w powietrzu dotyczący zbliżającej się dwudziestki, bowiem niechcący na temat walki i trąby wysprzęglił się również owca Tego podczas wspólnego miarangą? odcinka, Emerald na którym Mateusz 2? Trąbka wpadł po Czyli wyciskach co gówno. nieco u chłopaków na ławie. Generalnie 1,87 to jest wynik. Jeżeli nie chcesz zawalczyć w Masa, lutym, zaraz zobaczę, ale zachęcam jak to cię, jest ban, to żebyś nie mogę. próbował pobić ten rekord, bo robisz sobie łapę na 100% na ich tarczy. Ty, czemu on ma tego Razera tu wytatuowanego? On jest fanem? Mowa w tym fragmencie oczywiście o biciu rekordów podczas pomiaru siły ciosu. No i owca sugeruje, że jeżeli Trąba chciałby nie zawalczyć jednak w lutym, bo mógłby sobie rozwalić na takiej maszynce łapę, to go zachęca. Leak wydaje się być bardzo przypadkowy i w związku z tym dosyć wiarygodny. I zobaczymy, czy od swojej porażki z Marcinem Dubielem Trąbalski wyciągnął jakieś Benzema. wnioski. Dużo wniosków też będą musieli wyciągnąć panowie z kanału sportowego, ponieważ ostatnie miesiące nie są dla Dobra, nich szczególnie pieprzyć pomyślne. ich. Po odejściu Krzysztofa Stanowskiego pozostałej trójce panów idzie naprawdę. To co oni tam pieprzyli, to szkoda gadać, rel? Kiepsko. Kanał sportowy w przeciągu zaledwie Robot od kilku miesięcy Razera? stracił, uwaga, ponad 100 tysięcy subskrypcji. Jeszcze we wrześniu mieli ich Ty, 1 mocno się 130 odbiło. tysięcy, a aktualnie profil Pola, Borka i Smokowskiego zbliża się do przekroczenia magicznej bariery miliona, natomiast niestety nie w tę stronę, w którą zazwyczaj się to dzieje. Jak się jednak okazuje, nie tylko subskrypcje na kanale sportowym lecą w dół, ponieważ to samo użytkownicy Twittera obserwują w kontekście. We Francji farmerzy gnój wyrzucają? Znaczy to może być w Niemczech. Bo wiem, że tam są strajki. Nie wiem, czy jak we Francji.
kontekście wyświetleń generowanych przez panów, a tego rodzaju wpisy za każdym razem generują całkiem sporo zasięgu. Przed głośnym odejściem Stanowskiego kanał sportowy regularnie generował ponad 20 milionów wyświetleń, ale od września w statystykach widać niestety mocną tendencję spadkową. Wrzesień 20800, październik 15400, listopad 12100 i wreszcie grudzień 7 milionów 760. Co się Amy stało? Gierkę? Na spokojnie. Pytanie, jak mogę spytać, ile masz lat, bo wyglądasz na 21. Co? Nie, no teraz przesadziłeś, koleżko. Teraz przesadziłeś w tym momencie. 57 tysięcy wyświetleń, czyli zaledwie 1/3 tego, co przed kilkoma miesiącami. Spadki u panów są ogromne i widać to na wyświetleniach poszczególnych odcinków. Niech widzowie napiszą, ile mam najlepiej. A także po ruchach mocno dzielących widownię kanału sportowego, tak. Czy oni Neymana zaprosili? To jest jakieś nowe? W wyświetleniach poszczególnych odcinków, a także po ruchach mocno dzielących widownię kanału sportowego, takich jak na przykład zaproszenie Marcina Neymana na wywiad, co przez wielu zostało ocenione jako rozpaczliwa próba ratowania zasięgów. Jeden z powodów, przez który internauci nie szczędzą panom złośliwości, jest fakt, że podczas dramy z Krzysztofem Stanowskim pozostali wspólnicy z kanału sportowego mieli z dumą informować, że to przecież to nie wyświetlenia chwyta, no, zarabiają na kanale sportowym, a ich duże... Nie, no to co oni gadali, nie, ale oni gadali takie farmazony, że to była kwestia czasu, że to się będzie załamywać. Może komuś oddadzą ten, w sensie zarządzanie tym kanałem mądrzejszemu i to jakoś się utrzyma, ale że oni trolują. I rozpoznawalne nazwiska. Teza ta oczywiście była bez sensu. Lat? A jaka to liczba? Kurde. I świadczyła jedynie o ich arogancji. W związku z tym w obliczu ostatnich niepowodzeń ludzie nie szczędzą tak, im szpileczek w komentarzach. Kompletnie inaczej zdaje się wyglądać sytuacja na poletku Krzysztofa Stanowskiego, który już 1 lutego ma wreszcie uruchomić swój zapowiadany kanał Zero. Stanowski regularnie hype'uje swój projekt, informuje o kolejnych przedsięwzięciach, które w jego ramach będą miały miejsce. Ostatnio poinformował, że udało mu się podpisać sporo kontraktów sponsorskich, likując przy okazji informację, że przy aktualnej skali przedsięwzięcia miesięczne koszty są przez niego szacowane na poziom około 800 tysięcy złotych miesięcznie. I nie podejrzewam Stanowskiego o bezsensowne rozwalanie kasy na lewo i prawo, więc raczej będą to środki zainwestowane mądrze, co sugeruje naprawdę sporą skalę przedsięwzięcia. Natomiast póki co mamy sporo krótkich zapowiedzi. 1 lutego zweryfikujemy sobie, czy aby na pewno content, który dowiedzie nam kanał Zero, spełni oczekiwania. Kazik natomiast zdecydowała się spełnić oczekiwania swoich widzów i podzieliła się bardzo szczegółowymi statystykami zarobków ze swojego kanału na Twitchu oraz profilu na YouTubie. W ostatnim roku, w sensie 360 dni na YouTubie, zarobiłam... Zobaczymy. Co? 47 tysięcy dolarów. Nie wiem, ja coś źle w tym internecie robię, widzowie. No nic, trzeba se radzić. W tym roku dostałam 80,5 tysiąca złotych od was z donate'ów. Podsumowując, mamy około 80 tysięcy złotych z YouTube'a, drugie tyle z donate'ów i około 190 kafli z Twitch TV. Co? Ty, ale to jest chyba... jakby nic. Rozumiesz moje myślenie? W sensie, Kasik ma współpracę co tydzień nową. Ona to jest pewnie 1% tego, co zarobiła, więc... No, więc wiesz, Kasik tak pokazała te statystyki, bo uznała, dobra, to jakiś 1% zarobków to pokaże biedakom, ale ona jest po prostu się nie zorientowała, że dla nas to są porypane liczby. Kumasz, o co chodzi? Łącznie daje nam około 350. Cześć, pierwszy raz jestem na transmisji. Witam. Czekaj, co? A, Iceberg lata 90, fajne było, no. Ile ja zarabiam? 10 tysięcy polskich złociszy w 2023 no, roku. Ile wynosi minimalna w tym, w Rosji, w Mongolii? Współprac reklamowych. No a warto zaznaczyć, że dla większości influencerów współprace reklamowe stanowią jednak większość dziś uzyskiwanego przez nich przychodu. Co potwierdza późniejsza wypowiedź Kasix, która dodała, że jest milionerką i że rozmawiała z innym streamerem Rypsonem, który przyznał jej się, że też w tym roku zarobił ponad milion. Więc jeżeli on też zarobił ponad milion, no to zakładamy, że pani Kasi również powodzi się co najmniej tak samo dobrze. Ktoś powie dużo, Ja pierdzie. Streamerzy w Polsce to są milionerzy. Niestety, widzowie, nie należę do tego grona. Przyznam się wam. To jest leak. Zlikuję coś. Nie należę do grona milionerów. Spodziewałbyś się.
No to zakładamy, że pani Kasi również pomodzi się co najmniej tak samo dobrze. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało, a ja powiem, że to ciekawy trend, że ostatnio coraz częściej influencerzy tak otwarcie dzielą się swoimi przychodami. I jest to miła kontra do freakfighterów powtarzających na wywiadach randomowo, jakich to nie zarabiają milionów za walki, co najczęściej nie ma niestety nic wspólnego z rzeczywistością. A teraz przejdziemy sobie do nieco poważniejszego tematu, ponieważ na jednego z zawodników freakfightowych Federacji Prime... Nie no, ale ja się ogólnie... Jak widzę, ile zarabiają oni, cieszę, że no ten sufit, tak jakby to powiedzieć, czy cokolwiek takiego, no nie istnieje tutaj. Więc w teorii, ja mam takie myślenie bardziej optymistyczne, pozytywne, że w teorii, wiesz, no ja mam w teorii szansę zarobić milion za jakiś czas. Tak po prostu. Dalej reagując. Rel? Rozumiesz moje myślenie, tak? Dzięki mentor za 30 lat. Tak, może coś skapnie dla dziadka. Może coś dla dziadka kiedyś skapnie. Cień bardzo poważnych oskarżeń i mowa tutaj o... Ale ja streamuję raz na miesiąc, no dobrze, ale to nie ma znaczenia. Masz to. Miałbyś szansę, gdyby nie poślizgi? Oskarżeniu o... Sprawa dotyczy Dawida Ambroziaka. Dobra, poważne tematy. Ale to za krótko gadaliśmy ten... No właśnie, no ale co ja mam do dodania? Nie, a ja ogólnie się cieszę, jak się dowiaduję takich rzeczy, że w tym miejscu na Twitchu i tak dalej są porypane pieniądze, bo no co no, dla dziadka może coś kiedyś skapnie i tyle w temacie, nie? Randomowo, jakich to nie zarabiają milionów za walki, co najczęściej nie ma niestety nic wspólnego z rzeczywistością. A teraz przejdziemy sobie do nieco poważniejszego tematu, ponieważ na jednego z zawodników freakfightowych Federacji Prime padł cień bardzo poważnych oskarżeń i mowa tutaj o oskarżeniu o gwałt. Sprawa dotyczy Dawida Ambroziaka, pseudonim Ambro, który niegdyś bił się na Fame MMA, aktualnie jest zawodnikiem Federacji Prime, a pani Oliwia Czajka zdecydowała się wystosować w jego kierunku bardzo poważne publiczne oskarżenia. Ty co zrobiłeś wraz ze swoim kolegą, nie ujdzie ci na sucho. Sprawa jest już w prokuraturze. Twój facet Ambro wraz ze swoim kolegą odurzyli substancjami psychoaktywnymi, a później wykorzystali kobietę. W storiesach wrzucone przez tą panią... Czekaj, ale co tu się w dupę dzieje? Dobra, jeszcze raz, bo mój umysł TikTokera odpłynął. Jaka pseudonim Ambro, który niegdyś bił się na Fame MMA, aktualnie jest zawodnikiem Federacji Prime, a pani Oliwia Czajka zdecydowała się wystosować w jego kierunku bardzo poważne publiczne oskarżenia. Ty co zrobiłeś wraz ze swoim kolegą, nie ujdzie ci na sucho. Sprawa jest już w prokuraturze. Tak, masa, no. Twój facet Ambro wraz ze swoim kolegą odurzyli substancjami psychoaktywnymi, a później wykorzystali kobietę. W storiesach wrzucone przez tą panią dowiadujemy się, że jest ona w kontakcie z dziewczyną, która miała rzekomo zostać wykorzystana przez pana Dawida oraz jego kolegę. Dziewczyna miała pojechać do nich do mieszkania, następnie panowie mieli pod przymusem podawać jej na... A następnie ledwo kontaktującą dziewczynę wykorzystywali... Nie reagują... Kurde, za cenzurę, nie wiem co on mówi. Już byłam tak odurzona, że nawet nie wiedziałam, co się totalnie dzieje. Zaczęli robić to we dwóch. I był taki moment, kiedy ja prosiłam, żeby przestali. Cała historia opowiadana przez panią stawiającą się w roli poszkodowanej brzmi przerażająco. Natomiast na co muszę zwrócić uwagę, na ten moment, poza jej zeznaniami nagranymi w ewidentnie bardzo słabym emocjonalnie stanie, nie zobaczyliśmy żadnych dowodów potwierdzających tę wersję wydarzeń, która przez panię jest przedstawiana. Jedyne co zobaczyliśmy, to garść dokumentów oraz screenów dotyczących tej sytuacji, między innymi kartę informacyjną z Izby Przyjęć, na której możemy przeczytać informacje o wykonaniu obdukcji lekarskiej w związku z podejrzeniem zaświadczenie potwierdzające, że pani ma cukrzycę, a jak rozumiem był to istotny element historii, ponieważ w związku z tym nie powinna była przyjmować substancji, które były jej podawane, bo mogło być to zagrażające jej zdrowiu. Natomiast na screenach wiadomości z bliżej niesprecyzowaną osobą, ponieważ są one bardzo poprzycinane, widzimy jakieś wiadomości, w których ktoś pisze, że się stresuje, bo za chwilę sprawa będzie na YouTubie i boi się, że zostanie zamknięty do pudła. Na innych wiadomościach, trochę bardziej konkretnych, czytamy: ja nie mam sobie do zarzucenia nic, żebym musiał teraz nie wiem co robić, wykupywać się, czy... I tu nie widzimy co dalej, bo jest przycięte. Następnie czytamy kawałek innej wiadomości. Co do Dawida jeszcze, to już z nim rozmawiałem kilka razy i on jest w ciężkim szoku. Mówi: Boże, było jej tak dobrze, było nam tak fajnie, zadowolona była, że hej, nic z tego nie rozumiem. Na innym że bardzo hej. Mocno przyciętym fragmencie wiadomości... Nie no, kto tak mówi, że hej? Kto mówi, że hej? On ma 70 lat? Co, to jest prawdziwe w ogóle?
Kto tak mówi? Wiadomości możemy przeczytać. Pojechałaś z nami na chatę, wiedząc co będzie, to było głupie i nie mów, że nie. Ja to piszę ci z serca, nie jako jakieś nie wiadomo co. Tego typu wycinków na Instastories pojawia się jeszcze trochę. Niektóre z nich przybierają bardziej agresywny ton, między innymi sugerując dziewczynie, że... Czemu teraz osób używa AH? Trzeba od życia H6.6? No masz rację. Próbuję od panów wyciągnąć haracz. Widać w tych wiadomościach jakieś naciski, żeby wycofać sprawę z prokuratury. No ale najbardziej istotna rzecz pojawia się pod koniec storiesów, ponieważ tam pojawia się zdjęcie zawiadomienia o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę rejonową Warszawa-Mokotów. No i żeby doprecyzować, co to oznacza. Jeżeli prokuratura informuje o wszczęciu śledztwa, to nie znaczy, że jeszcze ktokolwiek ma postawione jakiekolwiek zarzuty. Natomiast to też nie wydarza się automatycznie po tym, jak ktoś zgłosi się na policję. Jeżeli prokuratura decyduje się wszcząć śledztwo, to oznacza, że na podstawie dostarczonego im materiału dowodowego oraz przesłuchań świadków, które dotychczas się wydarzyły, zdecydowali oni, że sprawa w ich mniemaniu jest na tyle poważna, że warto się nią zająć. Czy jednak w opinii prokuratury materiał dowodowy jest wystarczający, by wystosować oskarżenie wobec tych panów, tego jeszcze nie wiemy. Dlatego w związku z relatywnie szczątkowym materiałem dowodowym, który został nam udostępniony, w stosunku do powagi zarzutów, które pojawiają się w powietrzu, zachęcam do wstrzemięźliwości z wydawaniem osądów w jedną bądź w drugą stronę. Bo nie tylko można u Dawida Ambro przeczytać komentarze, że jest... I niech Prime go najlepiej jak najszybciej wyrzuci, ale przeczytałem też całkiem sporo wpisów w drugą stronę, że te dziewczyny to na pewno po prostu chcą się na nim wybić i zarobić kasę i zbudować zasięgi, a cała sprawa na pewno jest rozdmuchana. Niestety lub niestety, biorąc pod uwagę chociażby jak manipulowane były screeny przy ostatnich oskarżeniach rzucanych w stronę Krzysztofa Gonciarza oraz patrząc na to, że większość screenów wrzuconych przez te panie do internetu jest w bardzo dziwny sposób poprzecinana, w ogóle nie widać z kim tak naprawdę są te wiadomości, to ciężko się temu sceptycyzmowi dziwić. Jedyne, co dostaliśmy, to bardzo zapłakane i roztrzęsione głosówki pani, która opowiada swoje przeżycia. I ja nie będę tutaj się bawił w podważanie ich wiarygodności, bo tego potencjalnie jest sąd. Natomiast jest to za mało, by na kogokolwiek wskazać palcem w przypadku tak mocnych oskarżeń. W związku z tym zdecydowałem się napisać do pani Oliwii Czajki z kilkoma pytaniami, które miały na celu doprecyzować pewne kwestie, które były dla mnie niejasne. Szczególnie istotne były dla mnie pytania pierwsze, siódme oraz dziewiąte, ponieważ od odpowiedzi na nie najbardziej zależała moja ocena wiarygodności tej sprawy. Jeżeli chodzi o kwestię dostępu do screenu... Te SS filmiku są z mojego konta? Nie wiem. ...i potwierdzenia tożsamości osoby, z którą były te wiadomości wymieniane, to telefonicznie pani mnie poinformowała, że no nie udostępni mi takich zapisów, pomimo zapewnień, że no nie będę ich pokazywał w materiale, tylko chciałbym po prostu wiedzieć, co o sprawie myśleć. Wiadomości miały być wymieniane z Michałem L., kolegą Ambro, który wspólnie z nim miał dopuścić się czynu zabronionego. Pani Oliwia twierdzi, że ten mężczyzna bardzo często zmienia numery telefonów. W związku z tym jednoznaczne wykazanie, że ta konwersacja jest z nim, wykracza poza jej możliwości i ustaleniem tego będzie musiał zająć się sąd. A jedynym potwierdzeniem jego tożsamości ma być jakiś screen, na którym widać nazwę jego Instagrama. Natomiast szczerze mówiąc, mi osobiście niewiele to mówi. Następnie otrzymałem garść odpowiedzi na temat okoliczności tego, do czego doszło, ponieważ sporo osób w komentarzach zwracało uwagę na pominięcie tego aspektu w historii, tak jakby być może było to dla potencjalnej pokrzywdzonej niewygodne. I z informacji, które uzyskałem, wersja pani jest taka, że z Michałem L. poszkodowana miała znać się od dłuższego czasu. Mieli oni tego feralnego dnia spotkać się na imprezie, a następnie za namową Michała dziewczyna wraz z koleżanką miała opuścić klub i pojechać do niego do domu, w którym właśnie przebywał Dawid Ambro Ambroziak. Dziewczyna twierdzi, że jechała tam po prostu spędzić czas na zaproszenie, jechała zresztą razem z koleżanką, nie było mowy o uprawianiu... Koleżanka natomiast miała źle się poczuć na stacji i pojechać do domu, w wyniku czego poszkodowana została sama z mężczyznami. Twierdzi też, że początkowo odmawiała przyjmowania na... a pierwsze zachęty miały padać już podczas imprezy w klubie. Podobnie zresztą miała odmawiać już podczas wizyty w mieszkaniu. Natomiast odnośnie zmuszania jej do przyjęcia tych narkotyków twierdzi ona, że do spożycia pierwszej dawki została zmuszona obelgami i krzykiem po wyjściu trzeciego kolegi, to czyli nie jest kierowcy takie z proste. Mieszkania. Wtedy, kiedy został tylko Michał L., ona i Ambro. W punkcie siódmym czytamy opis, który jest jeszcze bardziej drastyczny. Ambro robił kreski, Michał stał nad nią i bardzo donośnym i groźnym tonem mówił, cytuję, nie w... mnie tylko to bierz, a jak według ich opinii zażyła za mało substancji, to mówił, cytuję, co ty robisz, nic nie wzięłaś. Popraw to natychmiast. Brzmi to wszystko bardzo mocno, ale na razie pamiętajmy, to są tylko słowa i zeznania. W związku z tym bardzo liczyłem na to, że dowiem się czegoś więcej w punkcie dziewiątym, w którym zapytałem o dowody. Natomiast tam otrzymałem jedynie lakoniczną informację, że istnieją nagrania z monitoringów, obdukcja oraz inne dowody, które na razie muszą być utajnione. I w tym temacie telefonicznie udało mi się jeszcze od pani uzyskać informację, że dosyć świadomie nie chcą ujawniać wszystkich informacji na tym etapie, żeby panowie, których oskarżają
uważają, nie mogli sobie przygotować linii obrony. Być może wynika to z faktu, że jeden ani drugi nie zostali jeszcze przesłuchani, bo tak sugerował Dawid Ambro podczas ostatniej konferencji Prime. Niestety w związku z tym całościowo ten obraz, który został nam przedstawiony w tym momencie, daje nadal niewystarczające dowody do tego, by jednoznacznie kogokolwiek osądzić. Zresztą korzysta z tego Dawid Ambroziak, który wydał na swoim profilu oświadczenie, w którym twierdzi on, że Łukasz, to jest właściciel. Nie mogę je komentować, lecz mam dowody na to, że zarzucany mi czyn nie wydarzył się. Łatwo jest kogoś pomówić, to nie są moje wiadomości. Sytuacja nie wyglądała tak, jak została opisana. Ja nie mogę pokazać dowodów na to, że ta akcja skierowana przeciwko mnie i mojemu koledze jest zaplanowana i osoba oskarżająca ma swój plan i cel na to. Wierzę w sprawiedliwość. Czekaj, czemu nie może pokazać? O co chodzi? Cel na to. Wierzę w sprawiedliwość. No i tym sposobem mamy słowo przeciwko słowu. Natomiast fakt, że prokuratura po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zdecydowała się wszcząć śledztwo w tej sprawie, jest pewną sugestią, że tej sprawie należy się bacznie przyglądać i czekać na kolejne update'y. Jeżeli prokurator zdecyduje się na wystawienie aktu oskarżenia, to najpewniej dowiemy się tego w przeciągu kilku miesięcy. Do tego czasu gorąco zachęcam, by wstrzymać się z wydawaniem wyroków, faworyzujących jedną bądź drugą stronę. Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się przedstawić więcej materiału dowodowego, to będziemy mogli to sobie przeanalizować, bo z racji, że sprawa już stała się medialna, to istnieje szansa na to, że się to wydarzy, ale póki co zalecam wstrzemięźliwość w wydawaniu opinii. Takową kilkukrotnie publicznie zalecałem również Natanowi Marconiowi w obawie o jego zdrowie i życie. Chodzi? Jak się jednak okazuje, szybciej niż gniew prawilniaków może dosięgnąć go prawnik Fagaty. Historia konfliktu między Natanem Marconiem a Agatą Fong zaczyna się bardzo dawno temu, od momentu, w którym znany wtedy jeszcze fitnessowy influencer zdecydował się napluć na płatki Yammers z podobizną pani, co do której zachowań sieci nie miał najlepszego zdania. Ja pierdziele, to już jest tak stare. Nowa szmata. Ale w sumie nie jest aż tak, no to ma wzrok. Swego czasu o tym nagraniu było bardzo głośno, szczególnie, że jakiś czas później Natan i Fagata spotkali się ze sobą i zawarli rozejm. Trzeba po prostu porozmawiać, że aż tyle bo uważam, że akurat my powinniśmy najbardziej porozmawiać, a nie inne osoby wypowiadać się na ten temat, skoro to nas dotyczyło. Cześć. Natan zresztą potem opowiadał, dlaczego zdecydował się w ogóle porozmawiać i spotkać z Fagatą. Jak ja Wodecki uważam, wygląda? Po to, bo uważam, że moje zachowanie było obrzydliwe i ja sam się czuję... Nie pisz taką mistrzu. Ej, ale dobrze, zasłużyła na to. Nikt nie zasługuje na hejt, nikt nie zasługuje na nienawiść. Co by nie zrobił, zasługuje na krytykę, jeżeli ktoś zrobił źle. Owszem, na prostowanie, owszem, ale nie na gesty nienawiści. Zapamiętajcie te słowa, bowiem przenosimy się w czasie do 7 stycznia 2024 roku i najnowszej wypowiedzi Natana Marconia o Fagacie. Szybkie trzy statementy o największej polskiej i największej polskiej. A co jeżeli nie jesteś Fagata, musisz się z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą. Szczerze, gdybym czuł na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Wybrasz pieniądze ponad moralność i to już robi z ciebie największą. Jesteś inspiracją. No ale tak zrobili 95% teraz... ludzi z Fame'em, Prime i takiego innego gówna, rel. Teraz robi się normalne powoli, właśnie dzięki takiej jak ty, że się Ja osobiście przepraszam, Agatę, przeprosiłem, przepraszam, za ten gest, który zrobiłem. Kurtyna. Kocham dwubiegunówkę Natana, no przepraszam. Niesamowity jest ten gość czasami. Natomiast dwubiegunówki Natana Marconia... Co no, chłop nakręca Agata i tyle. Agata Fong, bo zdecydowała się bardzo szybko i mocno odpowiedzieć na jego niewybredne określenia. Co ma Chwaliłeś robić? Się mojemu typowi ile na Tinderze, a teraz masz szczelność kogoś odliczać z jego spraw łóżkowych. Jesteś męska i chodzisz na face to face z mamą, bo się boisz, że ktoś cię pobije. Ty to jedna. Napisała Fagata i niedługo... Co? Nie, tato jest tak, ona jest taka głupia w dupę. Jak to możliwe, że... Nie chce mi się pije przyjść o niej nawet. Bredne określenia. Chwaliłeś się mojemu typowi ile na Tinderze, a teraz masz szczelność kogoś odliczać z jego spraw łóżkowych. Jesteś męska i chodzisz na face to face z mamą, bo się boisz, że ktoś cię pobije. Ty to jedna. Napisała Fagata i niedługo później usunęła tego posta. Może go tak, usunęła, Przemek. Bo zapomniała tam dodać nazwisk kilku czeczeńskich kolegów, którzy mogliby Natanowi zrobić krzywdę. Mogłabym go napisać albo zrobić tak, żeby ktoś mu napisał, jakbym chciała. Później Natan jeszcze skrótowo się do tego jej tweeta odnosił, zaprzeczając temu, co napisała, a na koniec dodał, że Agata jego zdaniem powinna zostać zamknięta w psychiatryku. Na koniec tej całej wymiany zdań Fagata zdecydowała się lakonicznie poinformować na swoim stories, że aktualnie o Natanie nic nie sądzi i od dziś tematem zajmuje się jej prawnik. No i co ciekawe, ten temat podłapał i skomentował znany TikToker Prawo Marcina. Czy Fagata będzie Już mogła myślałem, że poznać Natana Marconia? Przekonajmy się. Natan Marcoń może trafić na rok za kratki. Wszystko przez to, że nie trzymał języka za zębami. A Marcoń swoją wypowiedź sformułował za pomocą środków masowej komunikacji. Wtedy może grozić mu nawet do roku pozbawienia wolności. No i rzeczywiście tu trzeba przyznać, niezależnie od tego, co tam możemy sobie uważać na temat działalności. Co tu się...
wolności fagaty, to Nathan nie, Marcon z przeszłości ma... Ja jestem za stary na internet, rel. Boże. Ja niedługo już nie mógł reagować na to, chyba że po prostu taka seria. Reagowanie starczym okiem. Ja już stary jestem. Że Fagata zasługuje na bardzo dużo krytyki, ale głęboko wierzę, że wysoki sąd po obejrzeniu minutowej wiązanki, w której prostki i szmaty latają... Tak, widzowie, już jestem stary, pora na Robloxa. W ilościach zatrważających, w połączeniu z dodaniem do materiału dowodowego poprzednich nagrań Marconia, na których se tam pluje na płatki z Fagatą i pyta, czy mamy w domu szmatę, Dota mogą być w oczach wysokiego sądu wystarczające do tego, żeby Nathanowi nieco utrzeć nosa wyrokiem. Jak się w Hezjusza jeżeli tej sprawie pojawi się zmieniam. Jakaś aktualizacja, to na pewno dam wam znać, a póki co subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za no uwagę. Dobra, i spoko, się no dobra, wszystko jest jasne, dzięki za info. HUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! HUSARIA!